Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. 10 zawodów, które już nie istnieją: 10. Powoźnik to taki taksówka, aż tylko bez taksówki. Tak pewnie myślicie, ale to nieprawda powoźnik to osoba, która wytwarzała popręgi do siodeł, pasy i inne akcesoria, które dziś robi się po prostu w fabrykach. Są osoby, które jeszcze się tym zajmują, ale sam w sobie zawód już nie istnieje. Dziewięć Lektor. Nie mam na myśli lektora w telewizji czy w radiu. Lektor to była osoba, która miała za zadanie umilić czas ludziom w pracy, na przykład w wielkiej fabryce, gdzie ludzie wykonywali monotonnie zajęcie to samo przez cały czas. On siadał sobie na środku i czytał głośno książkę. Najczęściej lektora opłaca sobie sami pracownicy 8 bed nasz rzemieślnik który robił beczki bale masielnice, wiadra i te podobne a wszystko to było bardzo potrzebne gdy nie było lodówek Dziś bednarz został zastąpiony również przez maszynę. Siedem. Sitkarz. Jak sama nazwa wskazuje, sitkarz wykonywał sita. Również był wędrownym rzemieślnikiem. Swoje sita wykonywał z włosia oraz drewna sosnowego. Sześć. Rezurekcjonista. Inaczej hiena cmentalna. Był to człowiek, który chodził w nocy na cmentarz i wykobywał trupy. Oczywiście je okradał oraz kradł same ciała. Po co? Były one potrzebne do zajęć i badań naukowych na uniwersytetach. Pięć. Operator. Pewnie skojarzycie tę osobę ze starych polskich filmów. Siedzi sobie taki facet albo babka, dzwoni się i mówi z kim ma połączyć, a on wtyka odpowiedni kabelek i łączy. Magia PRL-u. 4. Druciarz. Nie, nie wyrabiał drutów, ale za to potrafił wszystko z drutu zrobić, a przy okazji naprawiał zepsute meble, ostrzył noże i kitował okna. Był to zawód wędrowny. 3. Płaczka. Płaczki były przeważnie kobietami, które wynajmowali żałobnicy. Miały one za zadanie okazywanie jak największej żałoby i cierpienia po zmarłym. W trakcie uroczystości pogrzebowych płakały i lamentowały tak, aby każdy w mieście słyszał o chowaniu zmarłego. 2. Budzik. Serio mówię. Byli tacy ludzie, którzy musieli wstać przed świtem i chodzili po wsi bądź miasteczku i stukali w okna kijem, aby obudzić mieszkańców. No trzeba było sobie radzić, nie? Jeden Cyrulik. Poświęciłem im cały materiał na światowej historii. Cyrulik był lekarzem oraz kosmetyczką w czasie średniowiecza inaczej nazywany również balwierzem. Potrafił wyleczyć niektóre choroby, wyrywał zęby, upuszczał krew, czyścił uszy, golił ciało oraz oczywiście strzykł. Swoją wiedzę posiadał z doświadczenia oraz medycyny ludowej. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!